Od dłuższego czasu ich celem jest budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Zachęcają do odnalezienia w sobie ambasadora niemożliwego, czyli kogoś, kto ma odwagę marzyć o lepszym życiu i lepszym świecie. Przez 20 lat istnienia Fundacji Ulica problemy dzieci i młodzieży uległy zmianie. Jak mówią teraz, częściej chodzi o to, co dzieje się w środku. Dlatego postawili na budowę odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Narzędziem ma być Centrum Motywacyjno-Profilaktyczne, które właśnie otwarto w Katowicach. Magda Sincewicz. Potrafią słuchać innych, potrafią dziękować innym i potrafią prosić o pomoc. Niby takie proste, a jakże nieraz trudne do wykonania. Da się jednak, trzeba tylko wiedzieć jak. One właśnie tego się uczą. I to od najlepszych, od światowych autorytetów. Kto chce się nauczyć danej umiejętności, to pokazuje i może poglądać, bo nie każdy wie od razu. Mhm. Więc też jest takie pole, żeby się zastanowić i przemyśleć. No właśnie. Do tej pory wyglądało to tak, że skupiano się na problemach. On spowodował, że ci, którzy mają wspierać młodych ludzi w potrzebie, będą doszukiwali się w nich najsilniejszych stron i przekuwali w konkretne działania. Wszystko odbywać będzie się tu, w nowo otwartym Centrum Motywacyjno-Profilaktycznym w Katowicach, pierwszym takim miejscu w kraju. Sam pomysł powstał i narodził się w momencie, kiedy dzieci i młodzież w sytuacji postpandemicznej zaczęły przeżywać, albo zaczęto się mówić o bardzo dużym kryzysie zdrowia psychicznego, ale też prężności psychicznej młodych ludzi. I wtedy szukaliśmy pomysłu na to, w jaki sposób móc młodych ludzi wspierać najbardziej adekwatnie, jak jest to możliwe. Na naszej drodze pojawił się dr Ben Furman i okazało się, że te same idee, którymi pracujemy od lat, są tożsame z filozofią pana doktora. Pochodzącego z Finlandii psychiatry i terapeuty, pracującego w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, mających na celu zapobieganie powszechnym problemom szkolnym i tym życiowym młodych ludzi oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Wcześniej byliśmy bardzo zajęci problemami. Chcieliśmy zrozumieć problemy i je wyjaśnić, ale teraz w nowoczesny sposób zaczynamy myśleć, jakich umiejętności potrzebują dzieci, czego muszą się nauczyć, jakie umiejętności społeczne i socjologiczne muszą w sobie rozwinąć. Opiera się więc to bardziej na pomaganiu dzieciom w rozwoju niż na zrozumieniu, dlaczego mają problemy. I mimo, że nie rozumieją tych mechanizmów, czują, jak wiele to dla nich znaczy. Takie miejsca są niezwykle ważne dla młodych ludzi właśnie, którzy wchodzą w tą dorosłość i potrzebują takiej bezpiecznej, wspierającej przestrzeni. To pierwsze tego typu miejsce w kraju. W planach jednak są kolejne, bo są przykładem na to, jak bardzo wsparcie i zrozumienie są niezbędne na różnych etapach naszego życia. Myślę, że to miejsce będzie odpowiedzią nie tylko dla rodzin zastępczych, ale dla każdego i młodego, i starszego, i tych dorosłych, bo to, co dzisiaj jest najbardziej nam potrzebne, to wzmacnianie tych naszych, bym powiedziała, różnych umiejętności, ale też i profilaktyka, właśnie żeby nie doszło tak do, bym powiedziała, tych tak zwanych tragedii. O tym właśnie mówi dr Furman, twórca metod Kids Skills i Skillful Group, skupiających się na szukaniu rozwiązań oraz umiejętności, patrząc w przyszłość, a nie na to, co za nami.